Księga Ozeasza, rozdział 14. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Ozeasz długo ostrzegał swoich rodaków, że będzie z nimi źle. To, co tutaj jest zapisane, albo mówił wtedy, kiedy jego zapowiedzi się spełniły, albo zapisał na przyszłość, żeby to czytano, kiedy się wypełni. Chciał, żeby Żydzi zrozumieli, że utrata niepodległości i ich wszystkie osobiste cierpienia są konsekwencją ich grzechów. Nie chcieli Boga znać, nie chcieli Go słuchać i przez to ściągnęli sami nieszczęście na swoje głowy. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Żeby wyjść z tych nieszczęść, Żydzi muszą wrócić do Boga, a że są daleko, to będzie to wyprawa długa. Ozeasz zapisał, jakie słowa mają wziąć ze sobą, co muszą Bogu szczerze powiedzieć. Muszą naprawdę uznać swoją winę i uwierzyć, że Bóg ich wysłucha, kiedy poproszą o to, aby im przebaczył. Napisał tylko o ofierze warg, czyli o słowach, które człowiek może wypowiedzieć, żeby oddać Bogu chwałę i żeby doprowadzić innych ludzi do poznania Go. Nic nie wspominał o ofiarach ze zwierząt czy o jakichkolwiek materialnych darach. Tego Bóg nie potrzebuje i nie na tym Mu zależy. Człowiek nie może Go przekupić. Asyria nie będzie naszym wybawcą. Nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz, gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość. Żydzi, którzy żyli w czasach Ozeasza, wierzyli, że sojusz z Asyrią uratuje ich. Do stolicy Asyrii było daleko, więc żeby zawrzeć ten sojusz, musieli jeździć na koniach. Ozeasz wiele razy w tej księdze zapowiadał, że wszystkie te zabiegi nic nie pomogą. Tak samo nie pomogą Żydom bożki, które sobie sami sporządzili. Ale jeśli się szczerze nawrócą do Boga, to Bóg się nad nimi zmiłuje i odmieni ich los. Gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Bóg zdaje sobie sprawę, że Izraelici, podobnie jak każdy inny człowiek, nie są w stanie sami się zmienić, ale obiecuje uleczyć ich, usunąć ich złe skłonności, jeżeli szczerze się do Niego zwrócą. Zrobi tak, bo ich kocha. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Kiedy roślina ma wodę, to rośnie. Lilii wystarczy rosa. Topola i drzewo oliwne potrzebują tej wody więcej. Kiedy Izrael będzie miał Bożą przychylność, będzie się rozrastał, tak jak roślina, która ma dość wody. Woń kadzidła jest przyjemna, pociągająca i Izrael też będzie pociągał tych, którzy będą go obserwować. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże. Zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Jeśli Izrael naprawdę się nawróci, to Bóg sprawi, że będzie znowu mógł mieszkać w swojej ziemi i będzie żył w dobrobycie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak Cypr. Izraelici mieli wiele okazji do tego, aby się przekonać, że bożki nie mogą im pomóc, ale prawdziwy Bóg pomoże im, jeżeli szczerze się do Niego zwrócą. Cyprys jest trwałym drzewem, żaden szkodnik nie może go zniszczyć. Bóg jest jeszcze pewniejszym oparciem. Nie starzeje się, nie choruje, Jego siła nigdy nie maleje. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. To, co Ozeasz napisał, jest bardzo proste, ale on wiedział, że tylko prawy człowiek będzie w stanie zrozumieć to, co napisał i zastosować to w swoim życiu.
Do takich właśnie ludzi się zwracał. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć, Alleluja śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Tyś okazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem bito Ciebie tam. Cześć, chwała, cześć, Alleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć, Alleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała, cześć, o Alleluja, chwała, cześć. Chwała, cześć, chwała, cześć, Alleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała, cześć, chwała, cześć, Alleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie.